Chwała Bogu. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, myślę, że Bóg ponad wszystko wywyższył swoje imię i swoje słowo. I takim dobrym sposobem, aby okazać miłość, cześć, szacunek i poddanie Bogu, jest okazać poddanie Jego słowu. Amen. Chwała Bogu. Chciałem nawiązać do pewnego tematu, który miałem przywilej dzielić się 3 tygodnie temu. Tytuł to był rozpoczęty jakby cykl 3 tematów. Tytuł tego sprzed 3 tygodni, pierwszego, nosił nazwę dziury w charakterze. Pamięta ktoś? My wszyscy mamy dziury w charakterze. Mamy charakter, który trzeba kształtować, który trzeba formować, który cały czas wymaga tej obróbki. Mówiliśmy wtedy o 3 takich Bożych mężach, o Abrahamie, o Jakubie, o Józefie, o ich drodze, o tym, jak wyglądało ich powołanie, ich życie. Ale mówiliśmy o temacie, który możemy nazwać sprawdzianem, bo te dziury w charakterze chodziło o sprawdzian, że nasze życie chrześcijańskie jest sprawdzianem, że w naszym życiu chrześcijańskim mamy doświadczenia, mamy próby, mamy różnego rodzaju pokusy i bardzo różnie w tym się odnajdujemy. To jest jakby takie przypomnienie. Mówiliśmy o tym, jak definiujemy swoje życie, jak często ludzie definiują swoje życie. Mówiliśmy też o tym, w jaki sposób Bóg patrzy na życie człowieka. Patrzy, myślę, przez 3 takie aspekty. Pierwszy to jest właśnie sprawdzian. Drugi to depozyt, a trzeci to zadanie do wykonania. Mówiliśmy o tym pierwszym, sprawdzian. Dzisiaj przechodzimy do drugiego, który nazwałem depozyt. Ale tytuł dzisiejszego zwiastowania to idąc cmentarną aleją. Ktoś zna dalszy ciąg? Ale użyję tylko tego pierwszego i zaraz zrozumiecie, dowiecie się dlaczego. Nie mylę tego z 1 listopada, nie o tym chcę mówić, nie na tym chcę się koncentrować. Wiecie, kiedyś szedłem cmentarną aleją. Jeżeli już idę, to mam zwyczaj czytać napisy na nagrobkach. Nie wiem, macie taki zwyczaj? I powiem wam, kilka razy znalazłem ciekawe. Wiele razy znalazłem takie, których nie powtórzę. Ale jeden z tych ciekawych brzmiał: Bóg dał człowiekowi życie i czas. I idąc cmentarną aleją, przeczytałem kiedyś ten napis tutaj w Olsztynie. Nie wiem, czy ktoś go jeszcze przeczytał. Bóg dał człowiekowi życie i czas. Mówię o tym dlatego, że bardzo mi to koresponduje z depozytem. Zaraz się dowiecie, dlaczego. Bóg dał człowiekowi życie i czas. Ale Bóg nie dał człowiekowi życia i czasu, aby dysponował z nim samowolnie. Tak? Zgadzacie się z tym? Nie dał po to, byśmy samowolnie tym dysponowali i zarządzali. Dał to w depozyt. Depozyt, czyli szafarstwo. 2 rodzaje czasu. Dzisiaj trochę błysnę Grekom. Na pewno akcenty będą nie te. W języku greckim występują 2 określenia na czas. Jedno to chronos i to jest ten czas, który wyznaczają nasze zegary. 24 godziny na dobę. Idzie czas, to jest chronos. A drugi to jest kairos. I chronos to jest ten, który po prostu płynie. Cały czas płynie. Nie możemy go zatrzymać. Mamy nawet nieraz wrażenie, że płynie za szybko. Ja mam takie wrażenie od jakiegoś czasu, że bardzo szybko płynie. Bardzo szybko płynie. Ale kairos to jest czas, który jest wartościowy. To jest inne określenie czasu. To jest taki czas, że kiedy jesteś na fajnym jakimś spotkaniu czy gdzieś na kawie u kogoś, fajnie się rozmawia, fajnie się spędza czas i później wychodzisz i masz takie poczucie
zadowolenia i spełnienia. Dobrze wykorzystany czas, dobrze spożytkowany czas. I to jest czas Kairos. I naszym jakby, naszą powinnością, naszym zadaniem jest zamieniać czas Chronos na Kairos. Amen. Macie czas Chronos i tylko Chronos? Nieraz, kiedy, nie wiem, włączamy telewizor, włączacie telewizory, tak? Dla zabicia czasu, to się mówi, dla zabicia czasu. I oglądamy byle co. Nieraz tak potrzebujemy. Czy wchodzimy gdzieś na komputer, chodzimy po różnych stronach, które nas interesują. Coś nas interesowało, ale później coś innego, innego, 2 godziny mija. I jest takie, chciałem tyle zrobić. Nie wyszło. Po prostu jesteśmy tylko w czasie Chronos i dużo go marnotrawimy. Często tak jest. Ja mam tak często. I nie jestem wtedy zadowolony. Ale kiedy pojawia się czas Kairos, jestem zadowolony. I myślę, że do tego też jesteśmy powołani. To jest depozyt, to jest szafarstwo. Szafarstwo takie mało komunikujące słowo dzisiaj, tak? Szafarstwo. Może otwórzmy sobie słowo, jeżeli ktoś ma, na pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 12 rozdziale i od 4 do 6 wiersza dzisiaj będziemy na tym słowie bazować. Nie wiem, które to jest. A, wiem, które to jest strona. 1, 2 czy 6. W tych niebieskich będzie inaczej, Lila. Pomożesz? Okej. Okay. Dobrze. Także otwórzmy sobie to słowo i za chwilę będziemy nad nim bazować. Ale nawiązując do depozytu, do szafarstwa, to z kolei nie otwierajcie, ja przeczytam w pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 4 rozdział, 2 wiersz, mówi tak. A od szafarza tego się właśnie wymaga, żeby się okazał wierny. Szafarz to jest ktoś, kto ma się okazać wierny. A definicja słowa wierności brzmi tak. Jest to zachowanie zgodności między słowami a czynami i postępowanie zgodnie z wyznawanymi zasadami albo prawdami. Czyli to jest wierność, to jest ta zgodność między tym, co mówię i robię i wierność, jeżeli chodzi o moje przekonania i to, co wyznaję. To jest wierność. A od szafarza wymaga się, aby był wierny. Szafarz to zarządca inaczej. To jest ktoś, komu się oddaje coś w depozyt. Tak? To jest, użyję takiego przykładu, może bo Arek, stoisz mi przed oczami, siedzisz. To jest ktoś, kto zarządza, powiedzmy, firmą, ale ma nad sobą właściciela. I jego taką powinnością i celem jest w taki sposób zarządzać, aby właściciel był zadowolony. Aby przynieść zysk, aby przynieść obrót, aby się dobrze działo. I jest tu taka zależność, że musimy zdać sprawę z tego, co robimy. Nie jesteśmy w własnej woli. Zdamy sprawę właścicielowi. I chciałbym, abyśmy w tym kontekście na to patrzyli. Na depozyt, na szafarstwo naszego czasu. My zdamy sprawę kiedyś właścicielowi czasu i życia. Amen? Kiedyś zdamy sprawę. Jest taka przypowieść o talentach. Ja ją tylko przywołam, nie będę jej odczytywał. Znacie, pamiętacie. Każdy otrzymał jakieś tam talenty, każdy później zdał sprawę, jak nimi obracał, jak nimi gospodarzył. Podczas naszego pobytu na ziemi niczego nie posiadamy na własność. Może ktoś powiedział amen. Niczego nie posiadamy na własność. Wszystko, co jest nam dane. Po to, byśmy tym mądrze zarządzali, byśmy szafowali. Byśmy tym zarządzali. Niczego, co tutaj jest, nie zabierzesz. Niczego. Bo nie jest to twoje. Nie należy to do ciebie. Nie należy. Teraz, jeżeli ktoś
otwarł słowo, to chciałem się oprzeć na takich trzech aspektach życia i na szafowaniu tymi trzema aspektami życia. Byśmy się zastanowili, jak to wygląda w moim życiu. Te trzy aspekty, które weźmiemy pod uwagę. Jak to wygląda w moim życiu? To szafowanie, to zarządzanie tym, co otrzymałem. Wiecie, nie ma dużo czasu. Bóg ma dużo czasu, ale my nie. My mamy określoną ilość czasu. Tak? Tego chronos, więc musimy się starać, aby przetwarzać to na kairos. I pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 12 rozdział od 4 do 6 wiersza mówi. I różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. I wyżej, kiedy ten fragment się zaczyna, apostoł mówi, a co do darów duchowych, bracia, nie chcę, byście byli nieświadomi rzeczy. I apostoł mówi o pewnych darach, które są nam dane w depozyt po to, abyśmy nimi obrócili, pomnożyli i zarządzali. I bibliści dzielą te trzy grupy na trzy rodzaje darów, które pochodzą od trzech dawców. I ja może zacznę od tego ostatniego. I różne są sposoby działania, lecz Bóg ten sam. Są to dary, które pochodzą od Ojca. Są to naturalne nasze predyspozycje i uzdolnienia. Macie naturalne predyspozycje i uzdolnienia? Macie? Rozpoznajecie u siebie? Może u innych? Nieraz u innych łatwiej rozpoznać. Co to może być takim naturalnym obdarowaniem, uzdolnieniem? Proszę? Manualne. Niektórzy mają zdolności manualne. Ja mam zdolności manualne. Może nie są mocno rozwinięte, ale je rozpoznaję. Kiedy pracuję, widzę, że wychodzi mi. Wychodzi mi. Jakie mamy zdolności jeszcze? Niektórzy mają dobry kontakt. Mają bezpośredni kontakt. Zdobywają zaufanie, przez to szybko wchodzą w relacje. Niektórzy co robią? Malują obrazy, mają obdarowania plastyczne, muzyczne, pięknie grają, pięknie śpiewają. Przez muzykę można niesamowicie oddziaływać na ludzi, na emocje. Nawet ktoś kiedyś powiedział, że muzyka łagodzi co? Obyczaje. Ktoś tam ma umysł ścisły, naturalnie. Dziecko idzie do szkoły i widzimy, że dobrze mu idzie matematyka, a mi nie szła, tak? A mi coś innego. Ja na polskim sobie lepiej radziłem, lubiłem pisać opowiadania, a z matematyki mamy nauczyciela, jest tak? Mamy nauczyciela, jest tak, tak? Są ludzie, którzy mają predyspozycje, tak? Nauczyciela w stanie spoczynku, tak? Ale mamy różne naturalne obdarowania, z którymi się rodzimy i które otrzymujemy i jest ważne, abyśmy je wykorzystywali. To są tak zwane dary Ojca. To są rzeczy, z którymi się rodzisz, które masz i możesz rozwinąć i które są rozpoznawalne. Mądrzy rodzice rozpoznają to w swoich dzieciach i próbują je ukierunkować zgodnie z obdarowaniami naturalnymi, do czego mają predyspozycje. To jest bardzo ważne, aby te dary rozwijać. I wiecie, niektórzy ludzie mówią, ja do wszystkiego w życiu doszedłem sam. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. Bo doszedłeś korzystając z obdarowania, które otrzymałeś od Boga. Kiedy się urodziłeś, wszedłeś na świat. Skorzystałeś z tego, rozwinęłeś. I to przyniosło ci sukces. I nie możesz mówić, ja doszedłem do wszystkiego swoimi rękami, jak to się mówi. Nie. To jest dar Boga. Bez tego daru nigdzie byś nie doszedł. Nigdzie bym nie doszedł. Są to naturalne dary, naturalne predyspozycje.
I jest ważne, byśmy nimi szafowali, zarządzali. My mamy je w depozyt oddane, aby je pomnożyć, rozwinąć i usługiwać nimi. Amen? Druga taka dziedzina i różne są posługi, lecz Pan ten sam. I bibliści uznają, że jest to ta dziedzina, która jest związana z Chrystusem, z Panem. Różne są posługi. Ten, który daje posługę, ten, który daje służbę. I drugi raz chciałem się odwołać tutaj do greckiego słowa, które brzmi huperetos. Słowo określające sługę. Słowo, którego użył apostoł Paweł, kiedy mówi o sobie Paweł, sługa Boży. Pamiętacie takie miejsce? Apostoł użył słowa huperetos. I powiem wam, że to pięknie brzmi. Tak? Chcielibyście mieć na wizytówce? Krzysztof, sługa Boży? Marek, sługa Boży? Basia, służebnica Boża? To pięknie brzmi. To pięknie wygląda. Ale znaczenie tego słowa nie jest piękne. Paweł użył słowa, które było używane w stosunku do najgorszego rodzaju przestępców. Tych, którzy byli skazani za najgorsze przestępstwa. To jest słowo huperetos, dosłowne znaczenie, tłumaczenie. To byli ludzie, którzy byli przykuwani do okrętów zwanych galerami i tak wyglądał ich wyrok, ich służba, ich przykucie. Paweł użył tego słowa, które było używane w stosunku do galerników, którzy byli przykuwani. I powiedział, ja jestem huperetos. Ja jestem jak ci galernicy, jak ci przestępcy przykuci do wiosła. Tak powiedział apostoł Paweł. A my kiedy czytamy, to dzisiaj sługa Boży. I mamy inne rozumienie. I myślimy sobie, to jest dobre, to jest niezłe. To dobrze brzmi. Fajne. Ale to jest słowo huperetos. I krótka charakterystyka sługi. Sługa jest skoncentrowany na innych, nie na sobie. Chrystus powołuje nas do służby. Do tego, byśmy byli skoncentrowani na innych, nie na sobie. I ja będę się odnosił do tego obrazu galery, jeżeli pozwolicie. Ci galernicy, którzy są przykuci do wiosła, oni nie są skoncentrowani na sobie. Oni tak naprawdę są po to, aby napędzać okręt, aby ci, którzy siedzą na górnym pokładzie, wiecie, jak się siedzi na górnym pokładzie? Tam są turyści. Ci, którzy podróżują. I im jest raz za gorąco, raz za zimno. Oni narzekają. Raz za bardzo wieje, raz w ogóle nie wieje. Raz galera płynie za szybko, raz za wolno. Oni cały czas mają coś do powiedzenia. Coś się nie podoba. Nie taka służba, nie taka obsługa. Źle się czuję. Tak? My nie jesteśmy na górnym pokładzie. Amen? Nie jesteśmy powołani do górnego pokładu. Teraz nie jesteśmy. My możemy się znaleźć na górnym pokładzie, żeby usłużyć, by przynieść napoje chłodzące. I przyniesiemy je na górny pokład, a tam ktoś powie, za zimny, za ciepły, za mało, za dużo. Za słodki. Nie jest w ogóle słodki. Ale my jesteśmy od tego, aby to przynieść. Aby usłużyć. My jesteśmy skoncentrowani na innych. Jeżeli się tam na dole, przy galerze, skoncentrujesz na sobie, to się wykończysz. Chcesz być wykończony. Tam jest mnóstwo powodów do narzekania. Tam na dole jesteśmy włączeni. To jest drugi aspekt sługi. Sługa jest włączony. Sługa to nie jest samotny biały żagiel, który mówi o sobie sam żeglarzem, sterem i okrętem. Nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. Robię, co chcę. Nie. Sługa jest włączony. Sługa jest przykuty do tego samego wiosła. I kiedy jest przykuty do tego samego wiosła, to musi wiosłować tak jak ten drugi. A razem muszą
chyba że ich jest czterech przy wiośle, a razem muszą wiosłować tak jak cała reszta. Widzieliście kiedyś film z okrętem, z galerą, jak to płynie? Jak równo te wiosła się zanurzają i poruszają okręt? My jesteśmy włączeni, aby równo płynąć, równo poruszać okręt. Sługa jest włączony. Sługa jest wierny do końca. Wiecie, kiedy odkuwano takich skazańców na galerze? Jak umarli. Po prostu jak umarł, to go odkuli i wrzucili do wody. Ja jestem, jeżeli jestem sługą, chcę być sługą, którym był Paweł, iść tą drogą, to jestem przykuty do końca tego życia. Ja wiem, że nieraz chcę się po prostu wyrwać, pobiec na górny pokład, położyć się i poużywać. Może się tak nieraz zdarza, ale powołanie jest, aby płynąć do końca. Wiecie, kiedy się zbliżało niebezpieczeństwo do okrętu, co się działo? Co galernicy robili? Ci na górze może uciekali. Oni może spuszczali szalupy, wskakiwali i odpływali. I tam, tak jak widzieliśmy w Tytaniku, odpychali tych słabszych, żeby tylko siebie uratować. Ale wiecie, jak jest z ludźmi na dole, pod pokładem? Tam jest gorąco, tam się pracuje. Jeżeli jest niebezpieczeństwo i pojawiał się okręt, który mógł zaatakować galerę, co się działo? Taki był jeden człowiek na środku, który wybijał rytm w bębnie. I wiecie, co on wtedy robił? Tak robił. Oni płynęli szybciej, aby się uratować. Oni nie mieli wyjścia. Kiedy zostali zaatakowani, mogli zostać zatopieni. Więc to jest służba nasza. Nasza służba, huperetos, to jest bycie skoncentrowanym na innych, bycie włączonym z innymi i bycie do końca. Bycie wiernym. Wiernym do końca. Jest trzeci rodzaj obdarowania, który bibliści przypisują Duchowi Świętemu. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I też jako szafarze, jako ludzie, którzy wzięli w depozyt od Pana, powinniśmy dbać o to, aby to rozwijać, aby tego używać na chwałę Bożą. Wiecie, ile jest darów Ducha Świętego? Proszę? 7 jest grzechów głównych. Teraz błysnę. To jest oczywiście żart. To jest oczywiście żart. 9. Jest 9 darów Ducha Świętego. Ciekawostka jest taka, że jeden jest dla mnie, reszta dla innych. Tak wspaniale Bóg obdarował. Tylko dar mówienia językami służy mi, jeżeli nie ma tłumaczenia. A cała reszta służy innym. Czyli ten stosunek 1:9. To jest taki dobry stosunek. Pewnie, żebyśmy chcieli, żeby 9 służyło nam, a 1 innym. Ale jest w tym rozwiązanie. Te 9, którymi będzie się posługiwał twój brat, te 8, tak, którymi będzie się posługiwał twój brat, mogą służyć tobie, przez niego. To jest niesamowite. To jest Boże, to jest dobre. I jeżeli pozwolicie, krótko przejdę przez te dary. Mowa mądrości. Mowa mądrości to nie jest mądry człowiek. Nie mylmy tego. Chwała Bogu za mądrych ludzi, którzy rozwinęli swoje naturalne predyspozycje i są mądrzy. Są potrzebni. Ale mowa mądrości to jest dar Ducha Świętego. I to jest
On przejawia się w ten sposób, że możemy dyskutować na jakiś temat. 10 mądrych ludzi dyskutuje i oni nie mogą dojść do konsensusu. Nie mogą dojść do wspólnego zdania, stanowiska. I odzywa się jeden i wszyscy mówią, no tak, rzeczywiście, tak jest. Znacie taki przykład z Biblii chociażby? Pierwszy synod, jak się to nazywa? Bracia dyskutują, co zrobić z wierzącymi, którzy są pochodzenia pogańskiego i dyskutują i nie mogą dojść do ładu. Mądrzy bracia, apostołowie. I wstaje Jakub. Jakub mówi jedno zdanie, inni mówią, no tak, ma rację. To jest mowa mądrości. To jest dar Ducha Świętego, który służy Kościołowi i innym. On tak działa. Mowa wiedzy, drugi dar Ducha Świętego. Wiecie, jak się przejawia mowa wiedzy? Kiedyś Jezus udał się do studni, spotkał tam Samarytankę, już nie będę opowiadał tej całej ciekawej historii, i rozmawia z nią. I przychodzi do momentu, że Jezus mówi do niej, idź zawołaj swojego męża. A ona co mu odpowiada? Nie mam męża. A Jezus mówi, prawdę mówisz, bo tych, których miałaś, ci byli twoimi mężami, ale tego, którego masz teraz, ten nie jest twoim mężem. W czym poruszył się Jezus? W jakim darze? Jak myślicie? Mowa wiedzy. To nie jest proroctwo. To jest mowa wiedzy. Jezus ma dar wiedzy. Rozmawia z tą kobietą i posługuje się wiedzą, której normalnie nie ma. Co prawda ona biegnie i mówi, spotkałam proroka, zobaczcie, on mi powiedział wszystko, co jest prawdą. I ją to bardzo poruszyło. To spowodowało, że pobiegła. Tak może by nie pobiegła. Ale Jezus poruszył się w tym darze i to się wydarzyło. Trzeci dar, dar wiary. Dar wiary. I dar wiary, który jest darem Ducha Świętego, nie jest darem wiary, która jest taką wiarą, że ja wierzę w Boga. Wierzysz w Boga? Wierzę w Boga. Wierzysz, że Jezus jest Zbawicielem? Tak, wierzę, że Jezus jest Zbawicielem. Nie chodzi o taki dar. Dar wiary przejawił się między innymi w momencie, kiedy Piotr i uczniowie byli na łodzi. Pamiętacie tą historię? I Jezus idzie po wodzie. Jezus idzie po wodzie. Przestraszyli się, myślą, że to zjawa. W końcu Piotr, najbardziej wyrywny, się odzywa. Panie, jeżeli to Ty, to każ mi przyjść do siebie. Pamiętacie to? Wiecie, Piotr nigdy nie chodził wcześniej po wodzie. Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej też nie próbował. Ale przyszedł pewien impuls ponadnaturalnej wiary. Bardzo mocnej wiary. Wiecie, powiem wam, to jest bardzo trudne prawdopodobnie. Wyjść z łodzi do wody. Ja nie wiem, czy on ryzykował życie. Być może tak. I powiedział, jeżeli to jesteś ty, to każ mi przyjść. I przychodzi do niego wiara ponadnaturalna, w darze wiary, i Piotr robi krok i chodzi po wodzie. Wiecie, to nie jest proste. To się fajnie czyta, bo znamy tą historię. Wypłyń sobie na jezioro, mamy ich tu pod dostatkiem, i wyjdź. I wyjdź. Zobaczymy, jaki będziesz miał mętlik w głowie, zanim wyjdziesz. To nie jest normalna wiara. Wyjść. Bo wszystko ci powie, że wpadniesz pod wodę. Wszystko ci powie. I Piotrowi też mówiło. Przecież Piotr był doświadczonym rybakiem. On nieraz był na wodzie. On wiedział, że jak wyjdzie, normalnie wpadnie. Ale przyszła wiara, która pochodziła z inspiracji Ducha Świętego. I Piotr poszedł po wodzie. Co prawda później tam naturalne zmysły dotarły do niego i zaczął tonąć. Ale sobie poszedł. Przeszedł po wodzie. Dar uzdrawiania. Myślę, że nie trzeba szerzej tłumaczyć, jak działa. Modlimy się o ludzi, nakładamy ręce i oczekujemy uzdrowienia. Dar czynienia cudów.
Opowiem wam historię. Pewnie już ją opowiadałem, ale mi się bardzo podoba. Opowiadał ją pewien pastor, Mariusz pewnie słyszał, o takich starszych czasach, jak się formowała wspólnota, w której jest. I mieli spotkanie wieczorne. I po tym spotkaniu jedna z sióstr wsiadła w samochód, chciała jechać do domu, odpala. A były to czasy, że akumulatorów nie było. Były kiepskie akumulatory. I przekręca kluczyk, a tam nic. Ani nie zakręci, ani nie mrugnie. Ciemno. Nie działa. Ale że była po spotkaniu, gdzie się modlili, była taka napełniona, zainspirowana, kładzie rękę na deskę i w imieniu Jezusa nakazuje ci, żebyś odpalił i modli się, nakazuje, rozkazuje temu autu, żeby odpalił. I próba. Przekręca. Odpalił. Pojechała do domu. Wstawiła auto do garażu. Wyłączyła. I myśli sobie, spróbuję, czy teraz odpali, bo jutro do pracy muszę rano jechać. Znowu nic, ciemno. Weszła do góry i prosi swojego brata, mówi, słuchaj, wejdź, zejdź na dół do samochodu, zobacz, bo mówi, miałem takie i takie problemy, jutro rano potrzebuję jechać do pracy, więc zobacz, co z tym autem. Brat schodzi, za chwilę przychodzi do góry, patrzy tak na nią i mówi, jak ty przyjechałaś do domu? A ona mówi, no tak i tak zrobiłem, przyjechałem. A on mówi, akumulator ci ukradli. Możecie wierzyć, możecie nie wierzyć. Ja mogę podać personalia tej osoby. Możecie sami to sprawdzić. W każdym razie dar czynienia cudów tak się przejawia. Może to jest bardzo taki zamanifestowany przejaw daru, ale tak się powinien właśnie przejawiać. To jest dar czynienia cudów. Dar proroctwa. To jest dar, o którym też apostoł Paweł mówi, kiedy mówi, chciałbym, abyście wszyscy mówili językami. Sam mówię językami lepiej jak wy, ale jeszcze bardziej, abyście prorokowali. To jest dar, który niesamowicie służy Kościołowi. Myślę, że powiecie amen. Tak? Komu usłużył dar proroctwa? Już, tutaj. Podnieście ręce. Kto miał, komu to pomagało? Wiecie, na słowie, które pochodzi od Pana, które jest powiedziane w darze proroctwa, można płynąć latami czasami. Wiecie, ja pamiętam, jak miałem taki okres, kiedy miałem słowo prorocze, że moja posługa będzie skierowana do dwóch ludzi i to będzie trwało. I kiedy jakby nie widziałem różnych innych dookoła siebie i się zastanawiałem, co jest, to kiedy przypominałem to słowo, to mnie to stawiało na nogi. Myślę sobie, to jest Boży plan. To jest Boża wola. Są te dwie osoby. To jest Boże Słowo. I to pomagało mi stanąć w pionie. Wiedzieć, że jestem w miejscu, w którym powinienem być. To mnie inspirowało. To mnie zachęcało. Dar rozróżniania duchów. Słyszeliście o takim darze? Są przykłady fajne biblijne. Chcecie usłyszeć jakiś przykład biblijny? W pewnym momencie apostoł Paweł, będąc w podróży, idzie swoim kompanem, a za nimi chodzi kobieta przez 3 dni. I co woła za nimi? Kto pamięta? Ci ludzie są sługami Boga. Oni wam zwiastują prawdziwą Ewangelię. Kto z nas nie chciałby, kiedy byłby na ewangelizacji, żeby taka kobieta się przypamiętała i chodziła i mówiła, słuchajcie go, on mówi prawdziwą Ewangelię, to jest prawdziwy sługa Boży. Wiecie, pieniądze byśmy jej dali za to, że tak dobrze mówi. A co zrobił apostoł Paweł? W nim się gotowało. W ogóle nie był zadowolony. Ona mówiła prawdę, ale go denerwowało. W pewnym momencie stanął, odwrócił się, zgromił tą kobietę i wyrzucił z niej ducha wieszczego. Tak? Naturalne zmysły nie mówiły mu, że ta kobieta ma ducha wieszczego. Nic naturalnego o tym nie mówiło, nie wskazywało. Wręcz przeciwnie. Ta kobieta go dobrze reklamowała. A on wypędził z niej ducha. Ponieważ apostoł Paweł poruszył się w darze rozróżniania duchów. I mimo, że treść była dobra, duch był zły.
Amen? Wiecie, z Jezusem była taka sytuacja, kiedy ojciec przyprowadził dziecko, które było nękane przez ducha. I ojciec mówi, to dziecko ma ducha nieczystego. Kiedy wstępuje na to dziecko, on raz wpada w ogień, raz wpada w wodę. I jest poobijany, pokiereszowany. I ojciec przychodzi i mówi do Jezusa, chce, żeby go uzdrowił. To dziecko się rzucało, telepało. Jak myślicie, jak byśmy rozpoznali w sposób naturalny, co to za duch? Epilepsji, tak? Padaczka. A co powiedział Jezus? Jak się zwrócił do ducha, pamiętacie? Duchu niemy i głuchy. Wyjdź. I tu wychodzi. Czy naturalne rzeczy, które było można widzieć, wskazywało na to, że to jest duch niemy i głuchy? Nie. W ogóle. Jezus poruszał się w rozróżnianiu duchów. Dar języków, o którym mówiłem. Chce ktoś powiedzieć, jak on działa? Chce ktoś mnie zastąpić i powiedzieć, jak on działa? Jak działa u ciebie? Kto ma? Nikt nie chce powiedzieć. Wiecie, ja się modlę językami w różnych okolicznościach, ale też modlę się językami wtedy, kiedy nie wiem, jak się modlić i o co się modlić, a czuję inspirację, żeby się modlić. Ale nie wiem o co. Ostatnio miałem taką sytuację w pracy na nocce. Przyszła pewna presja, nie wiem dlaczego, nie wiem skąd, nic się nie wydarzyło. I jedyne, co mi przyszło do głowy, to modlić się w językach. I kiedy zacząłem się modlić, po jakimś czasie przyszło słowo. Przyszło słowo. Do konkretnej osoby. Przyszło słowo. Wiecie, są sytuacje, kiedy czuję presję i to jest taka dobra zachęta, módl się językami. Albo się dowiesz, o co chodzi, albo presja minie. Atmosfera wokół ciebie się zmieni. Mieliście takie sytuacje, że przychodziła presja, niepokój, nie wiedzieliście, co robić? Miał ktoś takie sytuacje? No. Módlcie się i sprawdźcie, czy się coś stanie. Czy coś będzie działo. I dar wykładania języków. Myślę, że dar wykładania języków działa w ten sposób, że modlisz się językami i przychodzi odpowiedź. To, o czym mówiłem. To jest dar wykładania języków. Przychodzą myśli, przychodzą inspiracje, przychodzą słowa i przychodzą odpowiedzi. To nie jest tak, że mówisz jak tłumaczenie takie, jak tłumacz, że ktoś powie zdanie w językach i ktoś je przetłumaczy. Tak nie. Tak nie działa. Przynajmniej u mnie tak nie działa. Przychodzą myśli, słowa, inspiracje. Trzy dziedziny. Podsumowanie. Lądujemy. To, co pochodzi od ojca, naturalne obdarowania. To, co pochodzi od syna, służby. I to, co pochodzi od ducha, dary Ducha Świętego. Jesteśmy szafarzami tego. Mamy to w depozycie. Powinniśmy wykorzystywać to dla chwały Bożej, wykorzystując czas, czyli przetwarzając ten czas chronos na kairos, na pożyteczny czas. Apostoł Paweł mówi, a co do darów duchowych, bracia, nie chciałbym, byście byli nieświadomi. Bądźmy świadomi, wykorzystujmy wszystko, co mamy na chwałę Bożą. Amen.